tvpodkarpacie.pl. Podkarpacie jest pierwszym okręgiem wyborczym, w którym przedstawiciele Komitetu Polska Razem Jarosława Gowina zarejestrowali listę kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Aby ubiegać się o zgłoszenie, należy zebrać 10 tysięcy podpisów. Na biurko Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie partia Jarosława Gowina złożyła ich ponad 21 tysięcy. Po pierwsze, powinienem podziękować wszystkim mieszkańcom Podkarpacia za to, że podpisali nasze listy i poparli w ten sposób zgłoszenie Komitetu Wyborczego Polski Razem Jarosława Gowina. Bardzo dziękuję. Liczę też na to, że Państwo poprą nas w wyborach 25 maja. Jak powiedział Pan redaktor, to będzie rzeczywiście sprawdzian. A dzisiaj pierwsza odsłona tego sprawdzianu, czyli rejestracja list. I równocześnie muszę Podkarpaciu pogratulować, znaczy z radością pogratulować, bo jest to pierwszy region, który w Polsce Razem Jarosława Gowina rejestruje swoje listy. W ogóle jest to jedna z pierwszych list rejestrowanych w Polsce przez wszystkie partie. Rejestracja listy ugrupowania w naszym regionie, w okręgu numer 9, to taki kamień milowy. Przez ostatnie półtora miesiąca, pracowaliśmy nad tym, żeby zebrać wymaganą liczbę podpisów. Udało nam się zebrać aż 21 tysięcy, jest wymagane 10. To oznaczało, że udało nam się zmobilizować i zaangażować grono osób, które wsparły Polskę Razem Jarosława Gowina i chciały nam pomóc w tym, żebyśmy mogli wystartować i dotrzeć z przekazem, który niesie nasze ugrupowanie. Jeszcze w tej chwili, już po złożeniu w Państwowej Komisji Wyborczej naszej rejestracji, napływają telefony, SMS-y, że kolejne podpisy. Tych podpisów mamy w tej chwili już ponad 21 tysięcy. Politycy Polski Razem, partii kojarzonej z Zielonym Jabłkiem, nie ukrywają, że Podkarpacie jest dla nich ważnym regionem. Podkarpacie nie będzie, ono już jest bardzo mocnym punktem. Znaczy, mocny to jest za mało powiedziane, on jest naprawdę bardzo mocnym punktem. To jest region, w którym są świetnie zorganizowane struktury, którymi zarządza Stanisław Kruczek, któremu naprawdę warto gratulować i pokazywać go, tak robimy w Warszawie, pokazujemy go za wzór tym, którzy organizują swoje regiony. Podkarpacie to także region, który jest bliski emocjami Polsce Razem Jarosława Gowina, dlatego że to jest region, w którym mieszkają ludzie, dla których ważne są te podstawowe wartości, takie jak rodzina, praca, własność prywatna. Tu mieszkają ludzie, którzy radzą sobie, którzy walczą, którzy są waleczni, którzy potrafią brać za siebie odpowiedzialność. A Polska Razem Jarosława Gowina chciałaby reprezentować właśnie te wartości i chciałaby i o polską rodzinę, i o polską pracę, o polskich przedsiębiorców i o polską własność walczyć w Europie. W 2014 roku odbędą się zarówno wybory do Europarlamentu, jak również samorządowe. Jak Polska Razem ocenia obecną sytuację w Polsce i jakie są główne założenia programowe partii? U osób, które chcą działać społecznie, jest wyraźne przekonanie o tym, że partie są dysfunkcyjne, że to, co znamy, to, co wiemy, to, co widzieliśmy, nie jest solucją, nie jest rozwiązaniem na problemy, którymi się dzisiaj borykamy. Polska Razem ma zdrowy, wolnorynkowy program. Odwołujemy się do wartości tradycyjnych, do konserwatywnych. Chcemy łączyć zdrowe podejście do gospodarki z trzeźwym spojrzeniem na kwestie społeczne. Istnieje w Polsce alternatywa, że obok dwóch kłócących się, nawzajem atakujących, agresywnych partii, istnieje partia, która mówi spokojnie, która jest konsekwentna, która jest sprawnie działająca i skuteczna. To pokazało zbieranie podpisów. I tą partią jest Polska Razem Jarosława Gowina. Takim zasadniczym elementem to są te wartości, które od początku głosimy, czyli rodzina, praca, tradycja, bo to też jest bardzo ważne, ale tu szczególnie byśmy się skoncentrowali właśnie na pracy, bo to jest rzecz, która powoduje ten wielki eksodus młodego pokolenia do krajów zachodnich. I my mamy receptę na to taką, że zdecydowanie należy w tej chwili obniżyć koszty pracy. Te koszty pracy w tej chwili są prawie 80%, jeżeli doliczymy to, co płacimy do ZUS-u łącznie z VAT-em dla przeciętnego przedsiębiorcy. Praca jest w Polsce luksusem. Rozrost biurokracji. Mamy trzy instytucje, które w tej chwili w zasadzie nas w pewnym sensie paszportyzują, jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, bo i Urząd Skarbowy, i ZUS, i KRUS, i te instytucje trzeba przy dzisiejszym systemie informatycznym złączyć w jedną całość. Wtedy będą znacznie niższe koszty funkcjonowania i również niższe koszty obsługi.
Gdybyśmy wprowadzili podatek obrotowy 1%, to zdecydowanie dociążyłoby to wielkie koncerny międzynarodowe, które na nas żerują, a dałoby to oddech dla małych polskich przedsiębiorców, bo szłoby zatem przede wszystkim uproszczenie systemu podatkowego. 25 maja, na kiedy zaplanowano eurowybory, mieszkańcy Podkarpacia będą mogli zagłosować na jednego z 10 zgłoszonych przez Polskę Razem kandydatów. Komitet tego ugrupowania był pierwszym zarejestrowanym na Podkarpaciu. Lista jest bardzo mocna, otwiera ją pan Kazimierz Jaworski, senator Kazimierz Jaworski, a za nim wykandydują osoby, które są bardzo, bardzo różne zawody wykonują. To są i nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim są to przedsiębiorcy. Zależy nam na tym, żeby Polska Razem potrafiła reprezentować i walczyć o prawa tych, którzy poszukują pracy, ale też tych, którzy pracę dają. Dlatego jesteśmy partią, która jest bardzo otwarta na przedsiębiorców. Jest to lista, która jest w 100% parytetowa, dlatego że jest dokładnie 5 kobiet i 5 mężczyzn. Także z całą pewnością każdy, kto będzie szukał dobrego kandydata, będzie mógł na naszej liście taką osobę znaleźć. TV Podkarpacie.pl